Umowa, która stwierdzała sprzedaż praw po stronie pana i pozostałych spadkobierców Feniksowi za kwotę 15 milionów złotych. To jest umowa z lutego 2007 roku. Więc chyba pan to w oświadczeniu też odczytał, ale ja chciałbym panu przeczytać pana wypowiedź w związku z podwyżką czynszu. Czy wyście zwariowali? Robić coś takiego na dwa tygodnie przed wyborami? Można się zastrzelić. Pan to powiedział w grudniu 2006 roku. Jednocześnie oświadczył pan, że pan nie pamięta, żeby stawki czynszu były regulowane w okresie, kiedy jeszcze nie jest sprzedana całkowicie nieruchomość Feniksowi. Czyli jak rozumiem, pana zdziwienie wzbudził fakt nie samej podwyżki, ale tego, że dzieje się to w okresie wyborczym. Tak należy interpretować tę wypowiedź? Proszę pana, ja nie powiedziałem, że nie pamiętam. Ja powiedziałem, że nie miałem wpływu na to podwyższenie. No, proszę pana, pan stawał się na mocy decyzji współwłaścicielem tego budynku i pan zawierał umowy dalej, kto może dysponować którymi z pana pożytków, praw. Ale jak i pan widzi... Ja panu zapytałem, czy to działo się to pana decyzją, bądź też, czy pan uregulował te kwestie, przekazując prawa do dysponowania w tym okresie nieruchomości o innej osobie. No więc powiedziałem, że ani nie regulowałem i sama moja wypowiedź, którą pan cytuje, czyli zaskoczenie, świadczy o tym, że nie wiedziałem o tym. No i był pan zdenerwowany, że dzieje się coś takiego na dwa tygodnie przed wyborami. No chyba